Witam, widzowie. Dzisiaj gram na serwerach, które bardzo padły. Kiedyś były naprawdę topką serwerową. No a teraz sucho nikt zaginął i totalnie nie mam pojęcia, co się z nimi dzieje. Właśnie takie serwery zobaczymy. Ja pamiętam e, parę serwerów, e, na przykład taki Vertes.pl. Był naprawdę topką serwerów. Zobaczymy po prostu, jak się takie serwery trzymają. W 2020 roku, ale zanim, no to 5 ostatnich subskrybentów kanału. Jeżeli chciałyście się znaleźć na takiej liście, to wystarczy go klikniesz ten. wam przyjść na sam dole ekranu. Bo chciałem to być 4000 subskrypcji do końca wakacji, no może się uda, zobaczymy i strzel jeszcze łapkę w górę i zostaw jakiś fajny komentarz, że Ci przypnę serce. Ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Siema! Pierwszym serwerem, który sprawdzimy jest to jasiemc.pl, kiedyś naprawdę topowy serwer z minigrami, a teraz... Zobaczymy jak się trzyma, także wchodzimy Sporo widzę, że ja się, coś się zmienił Pamiętam jak jeszcze nie miał takiego lobby Ale no, zobaczymy jakie to są tryby I jak sporo się pozmieniało Strasznie mało osób to jest, jak wchodziłem to było chyba 94 osoby Strasznie mało osób Jest taki skyblock Jest tu 7 graczy, lajcik, bingo I takie różne tryby Ja pamiętam jak grałem tylko na jaśiu w sumie party Albo w To były naprawdę dobre tryby No zobaczymy jak się właśnie trzymają takie tryby Tutaj widzę, że totalnie się nie pozmieniało w tym e, kompasie. Spróbujemy zagrać jedno party Zobaczymy ile w ogóle osób jest na takim party Ja jestem bardzo ciekaw, bo dawniej grałem tych party i czy coś się pozmieniało. Także zobaczymy. zagram po prostu jedną party. Tak właśnie prezentuję te party No poczekamy. Zobaczymy. Ja z chęcią zagram taką jedną gierkę. Także jesteśmy już w pierwszej grze. Nie wiem co to jest za gra, ale no jest bardzo podobno do jakiegoś wagoników czy coś. Chociaż no zobaczymy co to jest. Zabawa zacznie się za 4 sekundy. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Dobra, ściszymy sobie to ogólnie, muzyka się zatrzymała. i trzeba po prostu do wagoniku wejść. Dobra, jest to jeden wagonik i udało się udało się wejść do tego wagonika, także przechodzimy dalej. Bo, bardzo fajna gra. Chyba takiej gry nie było, jak e, ja grałem jeszcze na Jasiu. No zobaczymy, dobra, jest kolejny wagonik, a tam jest następny. No i e, chyba się nie uda wejść. Bardzo fajna gra, bardzo... Fajnie, no szkoda, że tak ja się chcę upadł. Sam nie wiem dlaczego w ogóle tak upadł serwer, ale jeżeli wy wiecie widzowie, to możecie napisać w komentarzu. E, postanowiłem, że zagramy jeszcze jedną partę, bo w sumie te pierwsze party bardzo, bardzo sympatycznie się grało. <laughs> Także zagramy jeszcze jedną partę jest tu na no, schowane chyba więcej osób o ile się nie mylę ale no party bardzo w porządku tryb chciałem spróbować wejść na tryb e, SkyWars tak jak już e, mówiłem na samym początku ale niestety SkyWars nie działa e, także bardzo słabo, bardzo słabo że nie działa ten tryb jesteśmy na party właśnie, więc e, no zobaczymy zobaczymy jak to e, to jest chyba podłoga to lava ile się nie mylę pamiętam jeszcze ten tryb e, on się totalnie nie zmienił, ale no to jest to jest na pewno podłoga to lava no, może się uda wygrać jakiś tryb, bardzo fajnie by było jakby się udało wygrać jakikolwiek tryb właśnie na tym party. No zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie, żeby tylko nie przegrać. Jaki ciężki w ogóle tryb widzowie. Znaczy ciężkie strasznie, strasznie ciężka gerka. Strasznie... Myślałem, że to będzie o wiele łatwiejsze, a jest totalnie ciężkie te podłoga, to lawa. No ale jakby się udało wygrać, to by było bardzo, bardzo spoko. Sporo osób zostało. Jesteśmy na bardzo nieciekawym tutaj klocku. No, wydaje mi się, że raczej przegraliśmy. Chociaż może, no niestety. No nie udało się wygrać e, tego, tego właśnie party. Następny serwer to będzie e, Cube Game. Bardzo popularny serwer minigry. No zobaczymy, może ktoś tu będzie na jakichś trybach. E, jest na przykład, są bedwarcy. No zobaczymy, czy może ktoś... E, Gracę i na Bedwarsach. O, chyba nikt nie gra. Ale sporo się też pozmieniało tutaj pod względem e, budowli. Jest. Ja pamiętam, jak grałem właśnie na takich Bedwarsach. Na takich. Super Blitz SG to jest bardzo dobry tryb, Pamiętam jak się właśnie na nim grało. Ale niestety no tutaj nikt nie gra. Szkoda, bo z chęcią bym zagrał taką gierkę. E, właśnie na takim Blitz SG. No, totalnie nie mam pojęcia, co z tym serwerem stało. Totalnie nie mam pojęcia. Ale no szkoda, że upadł, bo naprawdę był fajnym serwerem. Kto grał na takim serwerze? No to może po prostu się pochwalić w komentarzu. Jest tu tryb jeszcze WD. Co to jest tryb WD? Villager Defense. A to chyba chodzi o to, że trzeba jakby, nie wiem, bronić flagerów czy coś takiego. Nie do końca jeszcze pamiętam, czy to jest oby na pewno ten tryb. No ale bardzo, fajny, bardzo kiedyś fajny serwer. No teraz niestety, no. Rodaci.net, eee, bardzo popularny niedawno e, serwer survival, hardcore to był e, wbijemy, zobaczymy, no jest 95 osób tylko nie wiem czy mam tu login, nie pamiętam totalnie hasło, może login hasło, no niestety złe hasło totalnie nie mam pojęcia jakie, ktoś musi mi się zalogować na konto, totalnie nie mam pojęcia jakie tu może być hasło no ale serwer e, survival to był, o ile się nie mylę na każdą wersję można było tutaj zagrać, no szkoda, że Ktoś tutaj mi się zalogował na konto, no niestety. I to by było już na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to stawcie łapkę w górę i suba na kanale, bo lecimy po 4000 do końca wakacji, a już naprawdę niewiele brakuje. Fajnie jakby się udało wbić i, i to by już było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!